Panie ministrze, kiedy myśli się o promocji Polski za granicą, to do tej pory stawialiśmy na spoty w zagranicznych mediach, na próbę przebicia się do tamtejszej opinii publicznej za pomocą tradycyjnych środków przekazu. Dzisiaj stawiamy na YouTube. Dlaczego? No przede wszystkim to jest nowoczesne narzędzie komunikacji, skuteczne i dające nam dużo większe możliwości niż tradycyjne metody marketingowe komunikacji. Dzisiaj to przedsięwzięcie, które realizujemy, które uruchamiamy, które już się dzieje, jakby jest dowodem tego, że warto podążać w tym kierunku. No bo skoro mówimy o co najmniej 20 milionach subskrybentów, o takim zasięgu, jeśli zapraszamy 7, właściwie 8 wpływowych youtuberów z wielu kluczowych rynków turystycznych na świecie, no to tak naprawdę to nie jest bez znaczenia i to jest ta droga, którą powinniśmy podążać. Przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę, odpowiadając na ich styl, ich sposób komunikowania, ich też zainteresowania, pokazując różne miejsca w Polsce, pokazując Polskę też oryginalną, z taką nieszablonową ofertą turystyczną i myślę, że w tych materiałach filmowych, które się będą pojawiać na kanałach komunikacji poszczególnych youtuberów, to będzie widoczne, to będą ciekawe materiały i my po prostu będziemy pokazywać Polskę taką, jaką jest. Piękną, nowoczesną, otwartą, atrakcyjną, właśnie z nieszablonową ofertą turystyczną i myślę, że to jest ta droga i to nam przyniesie taki sukces i pod kątem właśnie komunikacyjnym pokazywaniu Polski taką właśnie, jaką jest, piękną na zewnątrz, za granicą. A są jakieś oczekiwania czy wytyczne dla tych youtuberów, którzy przyjadą do Polski? W wielu aspektach zostawiamy im wolną rękę. To są osoby oryginalne, ciekawe, ale też są osoby niezależne. Tak? To są wpływowe osoby na rynku, w branży turystycznej, które jakby współpracowały, relacjonowały materiały na całym świecie, w wielu krajach, w wielu miejscach, oryginalnych, ciekawych, więc my nastawiamy się na przygotowanie specjalnej oferty, atrakcyjnej, ciekawej i jakby zostawiamy im wolną rękę, w jaki sposób to będą relacjonować i pokazywać. To kiedy nasi widzowie, internauci będą mogli zobaczyć taki, no nie chcę powiedzieć spot, ale reportaż z Polski? No już pierwsze materiały się pojawiają na kanałach poszczególnych youtuberów. Już trójka z nich jest w Polsce. Jeden z ważnych youtuberów już zakończył swój pobyt, już wrzuca też materiały i no, ilość wyświetleń, ilość pozytywnych komentarzy jakby tylko nas utwierdza w przekonaniu, że warto było ten projekt realizować. A myślę, że jak suma summarum zbierzemy te wszystkie materiały i na tych różnych kanałach komunikacji, począwszy od YouTube'a, skończywszy na Instagramie i na Facebooku, to tak naprawdę będziemy jakby bardzo zadowoleni. Na koniec, panie ministrze, rozmawiamy przed meczem jeszcze z Kolumbią. Po tym pierwszym meczu z Senegalem trudno szukać punktów, które mogłyby dać nam nieco optymizmu przed niedzielą. Pan takie widzi? No ja myślę, że to będzie nowy mecz, nowa historia. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy prawo być rozczarowani tym pierwszym spotkaniem i to jest prawo i kibica, i dziennikarza, obserwatora, eksperta. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby tak naprawdę analizę taką głębszą zostawić po spotkaniach. Oby było ich jak najwięcej. Zapomnijmy o tym. Z punktu widzenia też i psychologicznego, mówię tutaj też o piłkarzach, po prostu o tym trzeba zapomnieć. To była wpadka, to była porażka, to był słaby mecz, ale teraz trzeba wyjść zmotywowanym, walecznym i przede wszystkim zostawić i serce, i zdrowie na boisko. I tego przede wszystkim oczekujemy od naszych piłkarzy, żeby była walka do ostatniego gwizdka, do samego końca. Mówimy tak o tym, że takie 10 minut, ostatnie 10 minut z Senegalem to ma być pełne 90 minut walki i trzeba zostawić zdrowie na boisku i wtedy miejmy nadzieję, że będzie dobrze.